bracia Polacy, w ten ciężki dla nas czas wyrażamy wdzięczność narodu i państwu polskiemu za poparcie Ukrainy. 100 lat temu, w sierpniu 1920 roku, podczas bitwy za Warszawę, zwanej Cud nad Wisłą, bok o bok z Wojskiem Polskim stała Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej pod dowództwem generała Michaila Pawlenki. Rosja szła na Polskę pod hasłem: przez trup Polski prowadzi droga do pożaru światowego. Na bagnetach poniesiemy szczęście ludzkości. Teraz sytuacja jest podobna. Po upływu 100 lat droga do zniszczenia cywilizacji europejskiej prowadzi przez Ukrainę, przez Kijów. Prosimy Was, prosimy całą Europę i cały świat. Pomóżcie nam uratować Kijów, uratować Ukrainę. Wierzę w nasze zwycięstwo. Jestem przewodnikiem po Lwowie i po Ukrainie. Kiedy wypędzimy wroga z naszej Bogiem danej ziemi, zapraszam polskich turystów do Ukrainy i do Lwowa. Murem za polskim i ukraińskim mundurem. Sława Ukrainie! Cześć ukraińskim bohaterom! Sława wszystkim ludziom dobrej woli po całym świecie!